i ci, którzy są podłączeni do PiS-u. Przeczytam wam wiersz, Andrzej mi tu podesłał taki wiersz, więc króciutko. Natchnienie, taki tytuł. Bóg do nieba... Pomyłka, bo małe literki to już mi tam się przystawia. D jak B. No może w niebie już będę miał dobry wzrok, tak? To jeszcze trochę i się skończy. Dróg do nieba wiele, niech niesie wiatr nadziei, natchnień niespożytych, wykrytych w duszy każdego wędrowca. Ile jeszcze można krążyć wokół fałszywego siebie, co rusz w innym obleczeniu? Szata narzędziem zmiany, choć od ozdób można utonąć. Lekkość bieżąca cenniejsza od dawnego występku. Powołanie do śmierci ukaja zmysły. Kończą się zmysły, jak umieramy. Otrzymujemy inne zmysły, piękne, w nowym ciele, jeśli zdążymy. Bo Kościół jak cię wtrąci do piekła, bo Kościół taki ma tendencję wszystkich do piekła, no to nie słuchaj Kościoła, bo i tak on nie ma racji w tym przypadku akurat. Idź swoją drogą do nieba. Więc powołanie do śmierci ukaja zmysły, te, które dawały wyrazić siebie w świecie bez granic, z granicą szczęścia. Na zewnątrz nic, w środku perła. Tą perłą jest nasza dusza, a ciało odpada. I tym wszystkim w Maroko odpadło ciało, co zginęli. Została dusza. I teraz ich czeka nowa rzeczywistość. Nowe przyzwyczajenia, nowy świat, albo duchowy, albo materialny. To już Bóg zna ich tajemnice życia, więc nie wchodzimy w to. Krótkie rozważanie. Oj, no właśnie, święty Franciszek, jak mówiłem, też pisał listy do rządzących, żeby się nawrócili do Jezusa, do wartości duchowych. No ale to był taki język, no i tak to napisali. Oczywiście tam kapłani wszystko pozmieniali, bo to co oni potrafią? Przede wszystkim zmieniać i fałszować. Tak samo jak Biblia jest fałszowana, Nowy, Stary Testament, to wszystko jest pod Żydów robione głównie, a nie pod chrześcijaństwo, które wyrosło ze Starego Testamentu, czyli z żydowskiego, z judaizmu chrześcijaństwo wyrosło. Więc widzicie, to znamie cały czas jest.